Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, partie Kasparowa bardzo elektryzują szachową widownię, szczególnie mnie. Ja się wychowałem na partiach Kasparowa. Moi drodzy, partia z Sympatem Liputianem, ormiańskim arcymistrzem, aczkolwiek w momencie rozgrywania tej partii panowie byli młodzi. Kasparow miał tutaj 13 lat, obydwaj są bodajże w podobnym wieku. I przejdźmy może od razu do rzeczy. Zobaczycie, jak 13-letni Kasparow wymiata na szachownicy, moi drodzy. Po prostu wymiata. Jak się patrzy na jego grę, nie sposób zgadnąć, że gra to 13-letni zawodnik. Moi drodzy, D4. Tym ruchem rozpoczęła się ta partia. Skoczek F6, C4. Kasparow gra G6. No właśnie. Obrona królewsko-indyjska się szykuje, moi drodzy. Jedna z moich ulubionych, jakże nie ulubionych debiutów. Goniec G7, E4, D6 oczywiście i F3. Białe wybierają system zamisza. Celem tego posunięcia jest F3, oczywiście wzmocnienie pionka E4 z zamiarem zagrania gońcem na E3, hetman D2, ustawieniem takiego tutaj kombo na przekątnej, zrobieniem długiej roszady i atakowaniem pionkami na skrzydle. To się łatwo mówi, w praktyce nie jest to do końca takie proste dla białych. Czarne są w tym momencie, mogą być niezwykle też agresywne z drugiej strony albo w centrum. Moi drodzy, w tym momencie po F3 skoczek zagrał na C6. Kasparow sobie zagrał taki ruch, nawet jeszcze nie robiąc roszady. Goniec zagrał na E3, A6. No takie posunięcie, które pokazuje, że czarne mają ochotę na zagranie ruchu B5. No i teraz tak, hetman zagrywa na D2, wieża na B8, zauważcie, że jeszcze ta roszada nie jest zrobiona, ja już bym dawno tą roszadę wykonał, wieża B1, no i teraz Kasparow robi roszadę. Oczywiście to jest takie trochę przestawienie ruchów, taki ruch wieża B1 raczej się chyba teraz nie spotyka, lecz to ma zamierzony cel, aczkolwiek ja się nie spotkałem, może taki ruch istnieje. B4, już widzimy teraz, o co chodzi. Ta wieża wspomaga pionka przy ataku na skrzydle. Co robi Gary Kasparow? 13-letni, moi drodzy. Gary Kasparow zagrywa E5. Wszystkie ruchy tutaj czarnymi są dla nas znane. Oczywiście w tym systemie zamisza częściej się grywa skoczkiem już na E2, aby wspomóc tutaj pionka na D4. Czarne to bardzo ładnie wykorzystują. I gdyż po takim ruchu, ten skoczek, moi drodzy, gdzie on ma się podziać? Otóż na D4. Oczywiście, że idzie na D4. Grając ten system, grając obronę królewsko-indyjską, musimy się z takim ruchem liczyć, musimy takie ruchy znać. O co chodzi? Mianowicie, czy można zbić tutaj skoczka i pionka? No sprawdźmy. Ja już powiem, że nie można. Po biciu, biciu, hetman bije. Jest piekielnie silny ruch i już czarne tutaj tak naprawdę wygrywają pozycję. Skoczek E4. Wygrywają partię, nie pozycję. Moi drodzy, po skoczek E4 można się łatwo tutaj już poddać. Tutaj grozi bicie hetmana. Jeżeli hetman bije na E4, to wieża E8. Taka pułapeczka dosyć znana. Oczywiście w tym momencie skoczek zagrywa na E2 i Kasparow zagrywa na C5. Zobaczcie, pionek na C5 czuje się fajnie. Jeżeli byłoby wybicie, wybicie, to te pionki dwa by ładnie tutaj tego skoczka wspomagały, lecz białe oczywiście wybijają to w przelocie i odbijamy pionkiem. No i teraz mamy troszkę inną sytuację. Biały ma ciut lepiej z tego względu, że tutaj już skoczek może wybić tego skoczka i tak też poszło. Dosyć szybko, dosyć zgrabnie to się tutaj poustawiało. Goniec zbił na D4. No i teraz, moi drodzy, trzeba troszeczkę wyczucia w takich pozycjach. Generalnie pozycja jest około równości, mimo że pionka mniej mają czarne, ale zauważmy, że te pionki są nieco nadszarpnięte. Nie martwmy się tym absolutnie. Tutaj próbujemy czasami robić przełom poprzez ruch D5, czasami poprzez ruch C5. Tutaj wprawdzie widać, że te pionki są stabilniejsze, są dwie wyspy pionowe. Pierwszy ruch, taki dosyć istotny, to jest wieża E8. W momencie, gdy białe nie mają jeszcze zrobionej roszady, ta wieża tu się może bardzo ładnie przydać do tego, żeby zrobić jakiś przełom w centrum. Bardzo istotne posunięcie w wymiennym, że tak powiem, tutaj wariancie, tym pionkiem na D4. No goniec zagrał na E2. Moi drodzy, musimy starać się grać tutaj dynamicznie. Jak najbardziej dynamicznie. Jeżeli tego nie zrobimy,
to białe prędzej czy później ustabilizują swoje figury, wprowadzą wieżę na wolne linie, zaczną nam zbierać pionki, jeżeli nie będziemy grać dynamicznie tej pozycji. Więc nastawmy się na ostrą walkę. Pierwszy ruch, który tutaj Kasparow teraz zagrywa, taki powiedzmy ostrzejszy, jest to ruch C5. Ok. Zauważcie, że to podrywa mocno tego gońca. Znaczy chodzi o to, że też tutaj tego pionka troszeczkę otwiera pozycję. No poszło bicie, już mówimy o co tutaj będzie chodziło. Zaraz moi drodzy, bicie na C5 i co zrobić? Czy odbić tutaj pionka, czy może hetmanem? Czy może tutaj? Oczywiście hetmanem na A5 nie można, bo tutaj tracimy wieżę, rzecz jasna. Spróbujcie znaleźć, jak zagrał 13-letni przyszły mistrz świata w szachach, moi drodzy. Jest to ruch skoczek E4. Skoczek E4. Ja się tutaj łapię za głowę i pytam się, o co chodzi. Znaczy, ja już wiem. Ja sobie tę partię już przeanalizowałem, widziałem ją wielokrotnie. Po tym posunięciu dzieją się niesamowite, fajne, taktyczne rzeczy. Otóż, przede wszystkim skoczkiem nie można odbić na E4, bo wisi wieża. Jeżeli wieża zbije wieżę, no to zbijamy hetmana. Prosta rzecz. No więc myślę, że białe muszą przyjąć tego skoczka. I to się w pierwszej kolejności oczywiście liczy. Co dalej? Otóż Kasparow już stracił figurę, więc leci dalej z ostrym atakiem. Hetman H4. Wykorzystuje cały czas, że nie ma roszady. No i teraz, moi drodzy, tutaj w partii zostało zagrane G3, do którego za chwilę przejdziemy, ale sprawdźmy sobie, co by było na przykład po zagraniu na gońcem na F2. Otóż po tym ruchu możemy swobodnie zbić tutaj na C3. Lepszych posunięć tak naprawdę nie ma. Trzeba tutaj odzyskiwać materiał. No i tak naprawdę, jeżeli zbija hetman na C3, to wisi wieża z szachem, więc tutaj czarne są świetne wtedy. No, więc należałoby wybić tutaj hetmana, wybić najpierw wieżę z szachem, król F2 i goniec bije D2, wieża bije B1 i pionek bije na C5. Ta pozycja jest po prostu równa, lecz tutaj myślę, że ten izolowany pionek może mieć jakieś małe znaczenie na korzyść dla czarnych. No, taki wariant mógłby powstać, ja myślę, że czarnymi każdy byłby zadowolony w tej pozycji. No, moi drodzy, po hetman H4 poszło G3. To się troszeczkę też narzuca w pierwszej kolejności. Ale jeszcze jeden wariant, który jest dosyć istotny. Co będzie po król F1? Szukamy odpowiedzi. Otóż po tym ruchu tutaj można by było wybić, skoczek mógłby wybić i hetman zbija na E4. I przy figurce mniej okazuje się, że tutaj leci goniec. I jeszcze atakujemy skoczka, więc odzyskujemy figurę bez problemu. Po wybiciu wybijamy po prostu z szachem i odbijamy później gońca, na przykład. No moi drodzy, lecimy z tym, co było w partii. Poszło G3. No i trzeba sobie znowu jakoś tutaj poradzić. Otóż pierwsze zagranie to wybicie znowu na B1 z szachem. Jeżeli odbił tutaj by skoczek na B1, mamy to samo zagranie hetman E4 i jeszcze dodatkowo atakujemy tutaj wieżę, atakujemy skoczka, atakujemy gońca, tutaj wszystko podwisa. Król zagrał na B2, na F2, przepraszam. I teraz piekielnie silne posunięcie. Piekielnie silne posunięcie. Spróbujcie znaleźć, co tutaj zagrać w tej pozycji. 13-letni Kasparow, moi drodzy, zagrywa piekielnie silny ruch. Wieża B2. Fantastyczne posunięcie z tego względu, że próbuje odciągnąć obrońcę punktu D4. No i teraz, jeżeli hetman by zbił na B2, no to dzieje się tutaj już masakra na białych. Bicie na D4 z szachem, król E1. Moi drodzy, możemy spokojnie wybić z szachem, uprościć grę i hetman E4. Ja nie mam pytań. Grozi wzięcie wieży, grozi mat. Pozycja jest totalnie wygrana dla czarnych. Byłaby oczywiście, gdyż po ruchu wieża B2 białe wybiły tutaj hetmana, wieża wybiła. No to się tak łatwo mówi oczywiście. Po wybiciu i wybiciu królem, król E3, moi drodzy. No i teraz tak, mamy tę jakość więcej czarnymi, lecz pamiętajmy, że tutaj jak się uda białym wybić pionka, to te pionki mogą być bardzo, bardzo groźne i ta jakość może nie wystarczyć. Na szczęście po ruchu czarnych wieża C2
Jeszcze tutaj nie można wybić pionka i trzeba królem obronić troszeczkę akcję. Moi drodzy, jak byście zagrali w tym momencie? Takie posunięcie należałoby zagrać, jakby to powiedzieć, nie możemy się przywiązywać za bardzo też do przewagi materialnej, a bardziej musimy patrzeć na pozycję, żeby nam się prościej grało. I oczywiście jest to ruch wieża C3. Oddajemy jakość w dobrej wersji. Ten skoczek byłby bardzo dobrą figurą, jakby na przykład stanął na D5. Więc tutaj po wybiciu pionek po prostu wybija na D5. Podsumujmy pozycję. Zamieszania było tutaj co niemiara. Pamiętajcie, że to gra 13-latek. Kasparow, 13-letni zawodnik. On tutaj to wszystko poobliczał. Niesamowity procesor w głowie. Moi drodzy, pozycja czarnych jest strategicznie wygrana. Z tego względu, że tu są słabości. Przede wszystkim na pionkę E4 czarne napadają i w zasadzie tyle w temacie. Goniec zagrał na D3, goniec na B7. Wieża E1 broni tego piona. I teraz bardzo ważne posunięcie strategiczne. Mianowicie wieża E5. Chodzi o to, żeby tego piona przytrzymać i bazować na związaniu i spróbować tego piona zdobyć. A4 zostało zagrane i właśnie F5. Tu się nieco król też odkrył, ale to czarnym absolutnie nie przeszkadza. Zobaczcie. Wieża B1, goniec wybił tutaj spokojnie, wieża zagrała na B6. No i cóż mają teraz zrobić czarne? Pionek wolny, więc zasuwamy. Pionek F4. Wieża wzięła pionka. Oczywiście na siłę nie jesteśmy w stanie obronić wszystkich pionów. Tu czarne nie koncentrują się na obronie, tylko na kontrze, że tak powiem, i dochodzeniu pionkiem do pola przemiany. F3 zostało zagrane. No właśnie, ale ten goniec wraca na F1 i broni tego pola przemiany. Więc jak sobie z tym dalej poradzić? To się wydaje, że czarne nie są w stanie nic dobrego zrobić. Nic bardziej mylnego, moi drodzy. Goniec F5. Zobaczcie, wieża za chwilę wchodzi do gry. Wieża szach, król H6, król D2. No dobra, mamy taką pozycję, jak grać dalej. Wykorzystujemy, staramy się wykorzystywać wszystkie nasze atuty. To Kasparow czyni, grając pionkiem na F2. Ten pionek pomaga przede wszystkim wieży w zagraniu na E1 i tak też się za chwilę stanie, prawdopodobnie, ale jeszcze goniec jest na E2, niestety przeszkadza w zagraniu i teraz trzeba spróbować odciągnąć tę figurę od tego zagrania. Jest to ruch goniec G4, oczywiście goniec G4, jak goniec zagra na F1, no to idziemy wieżą i staramy się zdobyć figurę. W tym momencie goniec zagrywa na D3 i oczywiście wieża na E1, lecz wieża wraca na F7, zobaczcie, pilnuje tego piona. Więc co zagrywają? Czarne. Goniec F5 z powrotem, zobaczcie, przesłona wieży. No i cóż, tutaj pozycja jest ciężka. Oczywiście wieżą nie zbijamy, bo totalnie białe przegrywają. W tym momencie pionek zaczął maszerować do pola przemiany, ale zbija goniec. No ale zbija wieża i zobaczcie, wiszą dwie figury. Kasparow gra na jedynych posunięciach. Jedyne posunięcia, które tutaj wygrywają, są grane, moi drodzy. Piękny ruch. Wieża F1. Goniec w zasadzie nie musi być broniony, tutaj jest opcja. No i cóż, białe się poddały. Proste, no poddały się z tego względu, że no, po wymianie powiedzmy, no pionek jak ucieka, to zawsze go tutaj złapiemy, grając później na D5. Jeszcze mogę to przestawić. Kasparow, 13 lat, takie piękne szachy, moi drodzy. Wam serdecznie dziękuję za uwagę. Trzymajcie się serdecznie, cześć.